Dzień dobry, Paulina Kowalczyk. Będę opowiadać dzisiaj o Olafurze Jasonie, o czarodzieju, czarodzieju światła, czarodzieju koloru, form. Artyście interdyscyplinarnym, którego twórczość jest tak fascynująca, że warto się z nią zapoznać. Kilka słów na temat samego artysty. Urodził się w 1967 roku w Kopenhadze. Duńsko-islandzki artysta, twórca rzeźb oraz instalacji wykorzystujących światło, wodę oraz temperaturę powietrza. Absolwent Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze reprezentował Danię na 50. Biennale w Wenecji w 2003 roku. W 2004 roku stworzył chyba najsłynniejszy projekt, The Weather Project, w sali Turbin w Tate Modern w Londynie. Właśnie ta instalacja przyniosła mu światowy rozgłos i zmieniła sposób myślenia o tego typu działaniach. Obecnie pracuje i mieszka w Kopenhadze oraz w Berlinie. W Berlinie mieści się słynne studio Eliassona. Studio, które jest czymś więcej niż pracownia. Jest tak naprawdę jakimś polem eksperymentalnym. I to właśnie w tym miejscu powstają zaskakujące realizacje z pogranicza różnych dyscyplin, bo trudno je klasyfikować tylko i wyłącznie jako dyscypliny przynależne do sztuk pięknych. W 2004 roku Eliasson powiedział w jednym z wywiadów, że swój breakdance wykonywany w połowie lat 80. uważa za pierwsze dzieło i że właśnie ta fascynacja tańca wpłynęła na sposób myślenia o formie w sztuce. Kiedy otrzymał stypendium od Królewskiej Akademii, udał się do Nowego Jorku i to właśnie tam rozpoczął pracę jako asystent w studio. Potem przeprowadził się do Kolonii, następnie do Berlina. I właśnie w Berlinie zostało założone wspomniane już przeze mnie studio Olafura Eliassona, czyli laboratorium do badań przestrzennych tworzone przez zespół architektów, inżynierów, rzemieślników, którzy wspólnie pracują nad instalacjami, rzeźbami oraz monumentalnymi projektami Eliassona. Eliasson jest także profesorem na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie i twórcą projektu badawczego, w skład którego wchodzi cykl wykładów, warsztatów oraz eksperymentów. Otrzymał również Krzyż Oficerski Francuskiego Orderu Sztuki i Literatury. Także zasiada w jury konkursu głównego 67. Biennale w Berlinie. Gdyby mówić o pracach, gdyby próbować je jakoś zaklasyfikować, to niewątpliwie widać odniesienia do land artu, do pop artu, ale każda próba klasyfikacji jest tak naprawdę jakimś uproszczeniem. Jest też oczywiście odniesienie do konceptualizmu, pojawia się fotografia, rzeźba, a nawet sztuka użytkowa, bo to także twórca lamp, elementów ceramicznych, współtwórca fasady. Czyli w tej twórczości mieszają się i sztuki piękne, architektura, wzornictwo. Także wydaje mi się, iż lepiej unikać klasyfikacji w jego przypadku. Te wszystkie działania koncentrują się na problemie percepcji. Głównie Jasona interesuje percepcja koloru, zależności, jakie zachodzą pomiędzy światłem a kolorem. I te projekty angażują widza w taki sposób, aby uświadomić mu jego własną rolę w doznawaniu otaczającej rzeczywistości. Okazuje się bowiem, że percepcja nie jest doświadczeniem obiektywnym. Eliasson, korzystając z teorii optyki, odkrywa przed widzem mechanizmy percepcji. I takim najczęstszym motywem powracającym w twórczości Eliassona są cztery żywioły oraz zmysły. Eliasson eksperymentuje także z formami zapisu utrwalania danych zjawisk, np. dźwięków, ruchu, wibracji, fal radiowych, dźwiękowych oraz tych naturalnych wodów, np. morskich. Ta fascynacja światem jest bardzo widoczna w projektach i myślę, że niepotrzebne są opisy, warto zagłębić się w same dokumentacje, w działań, aby
aby zrozumieć koncepcję. Jako pierwszą realizację chciałabym pokazać właśnie ten najsłynniejszy projekt, The Weather Project z 2003 roku. Tak jak powiedziałam, pokazany w Tate Modern w hali Turbin. Gigantyczne słońce utworzone z systemu kilkuset żółtych lamp oraz luster. Eliason przekształcił olbrzymią, ogólnodostępną przestrzeń holu galerii w jedno z najbardziej popularnych miejsc spotkań w Londynie. Także miejsce, w którym następowały spontaniczne reakcje gości. Ta przestrzeń hali Turbin stała się miejscem zabawy, rekreacji, wypoczynku, pewnych tymczasowych akcji. Niesamowite wrażenie zachodzącego słońca spowodowało, że uczestnicy poddali się temu nastrojowi. Eliason właśnie postrzega pogodę, czyli wiatr, słońce, deszcz jako jedno z nielicznych podstawowych spotkań z naturą, które można doświadczyć w mieście. Interesuje go to, jak pogoda kształtuje miasto. Miasto staje się filtrem, przez który można doświadczać pogodę. I każde miasto ma swoją własną pogodę. Wszystko zależy od położenia danego miejsca, położenia geograficznego. Po zakończeniu tego projektu Eliason przeprowadził ankietę wśród pracowników muzeum, zadając szereg pytań. Od codziennych po abstrakcyjny, typu jak często rozmawiasz o pogodzie, czy myślisz, że idea pogody w naszym społeczeństwie opiera się na naturze, czy na kulturze. I te dane statystyczne zostały wykorzystane właśnie w kampanii wystawy. Myślę, że często istnieje rozbieżność między doświadczeniem widzenia a wiedzą lub oczekiwaniami tego, co widzimy. To cytat Eliasona. Myślę, że ten komentarz daje nam wiele informacji na temat działań. Your Sun Machine, kolejna instalacja z 1997 roku, która bada relacje między widzem a obiektem. No już widzowie w Your Sun Machine weszli do pokoju, który był pusty poza dużym, okrągłym otworem w dachu. I każdego ranka światło słoneczne wpadało do przestrzeni przez tę szczelinę, najpierw tworząc eliptyczny, następnie okrągły kontur na ścianach i na podłodze. W miarę upływu czasu promień światła przesuwał się do pokoju. Ten ruch światła do pokoju był najwyraźniej centralnym punktem pracy, ale obserwując to, widz przypominał sobie jego własną pozycję jako obiektu znajdującego się na ziemi, obracającego się w przestrzeni wokół prawdziwego słońca. Właśnie sposób, w jaki prace Eliasona wykorzystują ulotne i niepewne aspekty świata przyrody, może początkowo przywoływać duchowe, emocjonalne przywiązanie do natury w tradycji romantycznej. Eliason zwraca uwagę na fundamentalny akt postrzegania otaczającego nas świata, który podobnie jak pogoda podlega ciągłym przemianom, tak samo jak nasze postrzeganie, które w pewnym stopniu jest poza naszą kontrolą. Kolejny projekt, Mediative Motion. Tutaj dla Kunsthaus w Bregenz w Austrii w 2001 Eliason stworzył sekwencję przestrzeni wypełnionych naturalnymi materiałami, takimi jak woda, mgła, ziemia, drewno, grzyby albo rzęsa. I podczas wędrówki po wystawie zwiedzający mieli do czynienia z różnorodnymi doświadczeniami sensorycznymi, czyli z widokami, z zapachami, z fakturą, którą można było dotykać. To wszystko znowu angażowało wszystkie zmysły percepcyjne. Tak, widzimy fragment dokumentacji. Naprawdę te prace stwarzają nam poczucie bycia na zewnątrz, pomimo bycia wewnątrz, czyli bycia gdzieś daleko poza przestrzenią stworzoną przez człowieka. No, one mają bardzo mocne, mają mocne odniesienie do natury, do tej mocy, do żywiołów. I niewykluczone, że właśnie pochodzenie Eliasona, Islandia, ma tutaj wielkie znaczenie, jego wczesne, mocne doświadczenie, wyprawy z ojcem i bardzo intensywne zanurzanie się w tej intensywności natury. Your Black Horizon z 2005 roku. Świetna instalacja we współpracy z brytyjskim architektem na 21. Biennale Sztuki w Wenecji.
pokazywana również niedaleko samej Wenecji. W zupełnie ciemnym pomieszczeniu cztery ściany były przecięte białą, wąską linią świetlną, która tworzyła linię sztucznego horyzontu. I ten horyzont był zaburzany sylwetkami zwiedzających, czyli ciało ludzkie stało się takim nośnikiem zmieniającym formę. Ciało tak naprawdę stało się jednym z komponentów współtworzących tę przedziwną instalację, czyli widzowie byli jednocześnie kreatorami sytuacji. Kolejny super ciekawy projekt, Green River Series. Projekt polegał na rozpuszczeniu w rzece w południowej Islandii jaskrawego, fluorescencyjnego, zielonego barwnika, który zmieniał zupełnie wygląd wody, ale warto zaznaczyć, że nie wpływał w żaden sposób na naturalny biosystem. W pełni bezpieczny dla środowiska. I ten eksperyment został powtórzony następnie w Bremie, w Sztokholmie, w Los Angeles oraz w Tokio. Tu widzimy też dokumentację tej realizacji. Sztokholm, tutaj widzimy sytuację na Islandii i w Los Angeles, w Norwegii, w Niemczech oraz w Tokio. I jeszcze jeden przykład takiej bardzo nośnej realizacji, nieprawdopodobnie mocnej, czyli The New York City Waterfalls, projekt publicznej sztuki wykonany we współpracy z Public Art Fund. Składał się z czterech sztucznych wodospadów zlokalizowanych w Nowym Jorku wzdłuż East River. Najdroższy publiczny projekt w tym mieście czas instalacji Christo i Jean-Claude'a w Central Parku kosztował ponad 15 milionów dolarów. Ale jak widzimy, efekt spektakularny. I chciałabym jeszcze na koniec wspomnieć o harpie, bardzo takiej ciekawej realizacji. To jest fasada, geometryczna fasada sali koncertowej harpa w Reykjaviku. Fasady przypominające krystaliczne kolumny bazaltowe, powszechnie spotykane właśnie na Islandii. Ona została oparta na modułowej, wypełniającej przestrzeń konstrukcji zwanej quasi cegłą. Właśnie te eksperymenty nad quasi cegłą zaczęły się w 2002 roku. W rezultacie ta fasada Centrum Harpa stała się formą bardzo estetyczną i funkcjonalną, w pełni zintegrowaną z budynkiem, ale oczywiście tu znowu pojawia się gra światła, tu znowu pojawia się ten motyw światła filtrującego z efektem kolorystycznym. I ten efekt kolorystyczny różni się w zależności od tego, w jaki sposób światło pada na cegłę. W ten sposób budynek mieni się, reagując na pogodę, na porę roku, na porę dnia, a także na pozycję i ruchy widzów, więc jest tak naprawdę taką świetlno-kolorystyczną hybrydą. Tutaj widzimy zdjęcia fasady i na samym końcu modele przestrzenne. Model w takiej skali mikro, w końcu sama quasi-cegła w wydaniu makro. Czyli światło znowu jako czynnik kreujący rzeczywistość, ponieważ światło jest kolorem, kolor jest światłem. Można powiedzieć, że to jest działanie bardzo konsekwentne i że każdy projekt Eliassona, mimo tej wielkiej różnorodności, interdyscyplinarności, dotyczy w gruncie rzeczy tego samego problemu. Tym problemem jest nasz sposób percepcji otaczającej rzeczywistości poprzez użycie wszystkich możliwych zmysłów. Dziękuję serdecznie.